Ten świat nie jest sprawiedliwy. Jest takie powiedzenie. Ten świat jest jedną wielką zawiłą maszyną. Z ludźmi jako jej trybikami i prawami jako jej śrubkami. Niepoliczone elementy łączące się ze sobą, aby całość mogła działać. Przez ciągłe udoskonalanie z epoką wielokrotnych upadków i powstań ostatecznie uformowało się współczesne społeczeństwo. Im bardziej maszyna wydaje się być skomplikowana, tym bardziej delikatna jest w rzeczywistości. Jedna palcowana śrubka może wszystko zatrzymać. Jeden zaniedbany szczegół może doprowadzić do upadku. Przeto musimy być wszechczujni i baczni, aby usuwać wszelkie problematyczne elementy. Mamcia musi wyjść, aby coś załatwić, więc zjedz obiad beze mnie. Możesz zjeść cokolwiek zechcesz. Jeżeli tatko zadzwoni, po prostu powiedz mu, że jestem na zajęciach, okej? Okay? Chichot nieznanego mężczyzny, pośpieszne kroki, dźwięk odpalanego silnika. To był ten moment, w którym usłyszałem skrzyk dobywający się z maszyny. Było bardzo zimno. Czułem mrożący chłód, kiedy odzyskałem przytomność. Nie był tak mroźny, aby mi było zimno, kiedy się obudziłem, ale to ten lodowy powiew mnie przebudził. Kiedy otworzyłem oczy, przywitała mnie ciemność. Jedyne, co zdołałem dostrzec, to to, że znajdowałem się w jakimś małym pomieszczeniu. Nie znałem tego miejsca. Nie był to ani mój pokój, ani hotel. Moja głowa pękała, jakbym miał kaca. Spróbowałem stać, aby poszukać włącznika od światła, ale w nogach czułem jedynie odrętwienie. Gdzie jestem? Zapach papierosów i pleśni w powietrzu przyprawia mnie o mdłości. Kiedy walczyłem o to, by wstać, zdałem sobie sprawę, że coś było nie tak. Co się ze mną stało? Biło mnie poczucie niepokoju. Próbowałem się uspokoić i zorganizować myśli. Wspomniałem sobie, że byłem w drodze powrotnej ze szkółki wieczorowej. W końcu stałeś, paniczku. Kim jesteś? Obcy mi dźwięk zadzwonił mi w uszach, kiedy tylko otworzyłem usta, aby zapytać. Jakby znikąd but zatopił się w moim żołądku, wyrzucając mnie w kierunku ściany. Czułem, jak żołądek mi się wykręca i niemal zwymiotowałem. Jednak jedyne, co wydobyłem z siebie, to suchy kaszel. Nie mogłem powstrzymać drgawek na podłodze. W moim umyśle był tylko przenikliwy ból. Jednocześnie byłem zbyt przerażony, aby wydobyć z siebie dźwięk. Przez moją głowę przeszły mi niezliczone pytania. Jednak zanim mogłem cokolwiek powiedzieć, ponownie usłyszałem ten zimny głos. Kto pozwolił ci mówić? Nie było zmiany w jej wyrazie twarzy, kiedy obserwowała mnie na podłodze. W jej oczach tkwiło spojrzenie czystego wstrętu. Lepiej trzymaj gębę na kutkę. Nie mam cierpliwości ani chęci z sobą pogrywać. Kapujesz? Próbowałem wstać i wtedy doszło mnie, że moje nogi nie były odrętwiałe. Byłem związany liną. Siłowałem się z nią, ale więzy były ciaśniejsze niż przypuszczałem. Czy paniczu się rozumie słowa wydobywające się z moich ust? Może odpowiadasz tylko po solidnym kopie? Suka. Kolejny kopniak sprawił, że prawie ją przekląłem. Jednak wiedząc, że nie jest czas, aby się jej przeciwstawiać, zacisnąłem zęby i zmusiłem się do pozostania spokojnym. Cokolwiek co powiem w tym momencie może okazać się śmiertelne. Najlepiej, najpierw musiałem ogarnąć sytuację. Nagle podeszła bliżej i zdając sobie sprawę z jej intencji, odruchowała, starałem się odsunąć od jej dotyku. Przerażony? Zdając sobie sprawę z mojej reakcji, parsknęła wzgardą. Ostatnia odrobina oporu prysła, kiedy tylko ostrze dotknęło mojej skóry. Nie było szans na zwycięstwo, nieważne jakbym się opierał. Czekają na następne posunięcie. Jedyne, co dało się słyszeć w tym cichym pomieszczeniu, to nasze płytkie oddechy. Końcówka ostrza przemieściła się po mojej skórze, czyniąc małe nacięcie.
Moje napięte nerwy były nadzwyczaj czułe. Wyczuwałem dokładną temperaturę powietrza, szorstkość liny i ostrość noża. Było pewne uczucie ciepła od krwi, która płynęła z rany w dół ramienia. Niemniej jednak mój umysł był kompletnie przejrzysty. Porwanie? Handel ludźmi? Handel organami? Kilka możliwości przyszło mi do głowy, ale nie było sposobu, aby określić, które miało miejsce. Ponieważ potkwimy nieco ze sobą, zanim dostanę okup, pozwól, że wyjaśnię kilka rzeczy. Nie próbuj uciekać ani odzywać się bez pozwolenia. Nie mam nic przeciwko połamaniu kilku kości. Kilka złamań jesteś w stanie przeżyć bez problemu. Rozumiemy się? Skinąłem cicho. Nie byłem w stanie wszystkiego przetrwać, ale jedno słowo zwróciło moją uwagę. Okup. Ostrze opuściło moją skórę i mogłem przysiąść, że słyszałem od niej lekkie westchnięcie. Dobiegł mnie dźwięk lekkich kroków poruszających się wzdłuż ściany. Zanim w ogóle mogłem poczuć zdezorientowanie, rażące światło przeniknęło przez ciemność pomieszczenia. Nie mogąc się przyzwyczaić do nagłej jasności, zajęło mi trochę czasu, zanim w końcu otworzyłem oczy. Co stanęło przed moimi oczyma, było mi kompletnie obce. Pomieszczenie miało jakieś 30 metrów kwadratowych. Ściana przygotowana kiedyś do malowania była teraz cynkowana i oryginalny kolor zaginął. Czas odcisnął się na tym pomieszczeniu, sprawiając, że wszystko chyliło się ku rozpadowi. Czy to drewniane krzesło, czy łóżko, wydobywający się z nich zapach pleśni w powietrzu, przywodził na myśl ruiny z jakiegoś filmu. Właściciel tego miejsca stał koło okna z drwiącym uśmieszkiem na ustach. Nigdy nie mieszkałeś w takim miejscu, co paniczku? Jej słowa były prowokujące. Zdzierżając palący ból, starałem się ją obserwować przez światło lampy. Wyglądała na młodą kobietę. Nosiła ciemny płaszcz oraz szalik. Jej włosy do ramion swobodnie opadające na tył głowy, a grzywka niemal zasłaniała jej oczy. Zadziwiająco nie nosiła żadnego zakrycia twarzy czy hełmu, ani nie unikała mojego wzroku. Wydawało się nie przejmować, czy zobaczę jej twarz. Nie wyglądała na stereotypowego przestępcę. Pomimo cienia niepokoju na jej mizernej twarzy, nie było choćby grama winy w jej brązowych źrenicach, które wpatrywały się wprost we mnie. Wiesz co? Nienawidzę ludzi takich jak ty. Mówiła do siebie, ignorując, jak blada była moja twarz, nie próbując rozwinąć myśli. To nie była rozmowa, tylko proste stwierdzenie. Kim ona była? Gdzie się znajdowałem? Czego chciała? Dlaczego zrobiła coś takiego? Niezliczone pytania krążyły po moim mózgu, ale z moich ust nie wydobył się żaden dźwięk, kiedy je otworzyłem. Co w końcu się wydobyło, było czymś zupełnie niepowiązanym. Dlaczego ja? Nieznany suchy głos brzmiał niczym papier ścierny. Dlaczego? Dziewczyna mamrotała moje pytanie do okna. Światło odbiło się od twarzy dziewczyny. Pomarańczowe punkciki rozrzucone po jej niechlujnych włosach zatańczyły niczym ogień. Zawiesiła swoją głowę w rozmyślaniu. Zajęło jej moment, zanim podniosła ją z uśmiechem na twarzy. Bez żadnego konkretnego powodu. Tak jakby to było całkiem normalne. Pusty głos nie niósł żadnych emocji, tylko złowieszcze poczucie uciechy. Ten świat jest po prostu niesprawiedliwy. Czy to nie twoje ulubione powiedzenie? Widząc szok w moich oczach, zachichotała. Z tym drwiącym orzeczeniem wzniosła się kurtyna tego porwania.